Mam taki bolidzik i zaraz wam go pokażę. Kurczę, biegi w ręku. Piękna sprawa. No ale gazik chodzi elegancko. Tu patencik z tamtych lat. Drucik oczywiście elegancki. I sprężynka. No. Jest tabliczka znamionowa, trochę ją przeczyszczę. ...1972 rok. Model 2350. I to jeszcze dwuosobowy. Nośność 120 kg. Kurczę, aż warto to normalnie uratować. Ciekawe jak bak wygląda w środku po tylu latach. Wy tego nie widzicie, ale ja w tej chwili patrzę w środek i kurde, nie ma rdzy. Naprawdę. Jest trochę przerdzewiały, ale jeszcze jest kawał blachy. Będzie można coś z tego wyrzeźbić. Dobrze jest. Solinki powymieniać, tu wszystko ładnie poczyścić. Tutaj kanapkę ładnie też zrobić. Coś się z niego jeszcze kurde wykmini. Jeżeli macie części do tego sprzętu, to piszcie w komentarzach, może coś fajnego będziecie mieli, co by pomogło uratować ten legendarny sprzęt. No ja jestem tutaj skłonny go zreanimować. Jeżeli będzie dużo łapek w górę pod tym filmikiem i dużo wyświetleń, to w następnym odcinku rozbiorę ten silnik, zrobimy jego sekcję zwłok i zobaczymy, czy da się go uratować, a pewnie tak. Dobra, chowam maszynę do garażu, niech stoi, czeka.